idę spotkać się z wami. Już nie mogę się doczekać. Widzicie te światełka? Wake Up Cafe. Zaczynamy spotkanie z moimi widzami. No i oczywiście relacje z tegoż spotkania. Woohoo! Witajcie kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Wyjątkowym filmiku, bo dzisiaj relacja ze spotkania z wami, czyli z moimi widzami. Nie mogę się już doczekać, już część osób czeka, więc nie będę przedłużać. Chciałam tylko na wstępie podziękować kawiarni Wake Up Cafe w Warszawie na ulicy Zjednoczenia 1 za pomoc w realizacji mojego pomysłu i spotkania mikołajkowego, a także firmie Benefit Cosmetics za to, że ufundował takie drobne upomniki dla was, dla moich widzów. Bardzo to miłe i mam nadzieję, że moim widzom się spodobają prezenty, takie drobne, ale myślę, że kosmetykomaniaczki będą zadowolone. Także Benefit, wielkie dzięki za pomoc i ogólnie wszystkim, którzy się włączyli w dzisiejszy dzień Ksaweremu, bo tutaj Ksawery też działał, mojemu mężowi, który pakował i znosił cały dzień moich nerwów, bo przyznam, że się denerwuję, bo wy mnie znacie i wiecie dużo o mnie, a ja o was nic. Dlatego nie ukrywam, że bardzo się stresuję, ale wierzę, że będzie fajnie. Także zaczynamy relację ze spotkania z wami. Startujemy. Miało być mikołajkowo? Jest bardzo mikołajkowo, a Bartek ma bardzo wykręcony krawat. No dobra, wybiła 17, myślę, że możemy zaczynać. Wchodzą ludzie, jest dobrze, czyli jednak ktoś przyszedł. Ksaweru, mój Bartuś tam coś dzierga. Siadajcie sobie, siadajcie, zaraz będę się z każdym witać. Czyli tak, Emilia, Kasia, Julia, Natalia, Boże, ciekawe, czy do końca dojdę w ten sposób, dobra, Weronika, Natalia, Weronika, okej. Mamy Gada, jestem z Gdańska, ale całe życie mieszkam w Bieszczadach, czyli tam, gdzie wszyscy chcą uciec, ja tam mieszkałam. A ja nigdy nie byłam. Zapraszam. Robię filmy, ale profesorze techniczne montuję wywiady. Jeszcze raz? Montuję wywiady i różne takie dokumenty. Tak? Ale robisz to zawodowo, jako swoją pracę? Hobbystycznie, na razie na to nie zarabiam, ale poszerzam portfolio. Okej. Okay. Dobrze, czyli Emilia, Kasia, Julia, Natalia, Weronika, Ada. Dobrze mi idzie. Okej. Magdalena, przyjechałam do Gdańska. Razem jechałyście? Nie. Tak. Ja mam bloga tematycznie kosmetycznie, tak jak już wspomniałaś. Z zawodu jestem technikiem informatykiem, więc to jest rozbieżność duża. Dobrze. Dobrze, ja jestem Natasza, mam jeszcze 17 lat, 11 lat ćwiczę już karate i chodzę do szkoły wojskowej. Dobrze, Natasza. Emilia, Natalia, Julia. Bartek cały czas to nagrywa? Albo już miał cięcie. Emilia, Natalia. Nie. Emilia, Kasia, Julia, Natalia, Weronika, Ada, Magda, Natasza. Ja mam na imię Aneta, mam 23 lata, nie jestem z Warszawy, mieszkam 40 km na wschód, ale na co dzień pracuję i studiuję w Warszawie. A co studiujesz? Tak, bezpiecznie, finanse i rachunkowość. Czy jakbym miała problem z kasą,
to zapraszam. Aneta, czyli Emilia, Kasia, Julia, Natalia, Weronika, Ada, Magda, Natasza. A? Aneta! Dobrze. Okej, tak. Mam na imię Monika, mam 26 lat. Tak. Czy ktoś da więcej? Ja mam więcej, więc... Spokojnie, będzie jeszcze sporo więcej. Zawodowo zajmuję się PR-em, pracuję w firmie informatycznej, a tak hobbystycznie prowadzę kanał. Jaki? O, już kojarzę, dobrze, witam koleżankę po fachu. Karolina, mam 25 lat, pracuję na lotnisku, mieszkam poza Warszawą, niedaleko. Dobra, a co robisz na lotnisku? Pomagam osobom z niepełnosprawnością. O! No, to moja droga, powiem tak, przepraszam za przerwę. Obsługa osób niepełnosprawnych na lotnisku na Chopina to jest po prostu pierwsza klasa. Ja jestem Natalia, mam 20 lat i studiuję tutaj w Warszawie. Jestem z takiej wioski, której nazwy nikt nie zapamięta, nie zna, nikt nie wie, co jest. Naprawdę. Wioka. Na przykład? Na Krzyżu. Jak? Z Krzyżu. No nie wiem, ale edukacyjne bardzo. Okay. Emilia, Kasia, Julia, Natalia, Weronika, Ada, Magda, Natasza, Alicja, Aneta, Monika i... No. Karolina? Natalia. Karolina, Natalia. Dobra. No to ja jestem Alicja. No zaraz będę miała 20 lat. Studiuję tutaj charakteryzację i kostiumografię. A gdzie? Na wyższej szkole. Super. Weronika jestem. Studiuję kulturoznawstwo. A ile masz lat? 21. Szukamy kto za więcej, więc na razie jestem najstarsza. Co? Z kobiet. Też zajmuję się makijażem. O. Pracuję w Anabel Minerals. O. Tak. Zresztą obie mamy podobne. Okej, nie, tak Weronika. Weroniko. Dobra. Tak, ja jestem Zuzia i też studiuję z Weroniką, pracuję z Weroniką. Wszystko robimy razem. Mieszkacie? Nie. I nie macie jednego chłopaka. Nie. Jeszcze nie wszystko. Wszystko przed wami. Czyli tak, Emilia, Kasia, Julia, Natalia, Weronika, Ada, Magda, Natasza, Aneta, Monika, Karolina, Natalia, Alicja, Weronika i Zuzia. Ja mam krótkie imię, więc łatwo zapamiętasz, Ania? Ania, tak jak moja siostra. I przebiję cię, mam 31 lat. Dzięki ci bardzo, naprawdę. Ale i serca mego młodego. Jestem socjologiem ogólnie. A jakiś kierunek konkretny socjologii? Psychologia społeczna. Okej. Nazywam się Daniel, mam 25 lat, na co dzień mieszkam i pracuję w Warszawie. Co robisz? Pracą biurową jestem, kupuję leki na import z równoległym. Czy jak będzie trzeba jakieś prochy, to... To ja. To wiemy do kogo. Tak, to ja. Dobrze. Ale jakiś rabacik dla naszej skromnej krzówki? Coś pomyślimy. Coś pomyślimy, dobrze. Jestem Ksawery, mam 25 lat, mieszkam od 3 lat w Warszawie. Jestem fryzjerem, moją pasją jest też muzyka, grałem 6 lat w teatrze. Okej, dobrze. Czyli Ksawery, Daniel, Ania, Zuzia, Weronika, Alicja, Natalia, Karolina, Monika, Aneta, Natasza, Magda, Weronika, Ada,
Sorry, Ada, Weronika, Natalia, Julia, Kasia, Emma. Ja. Wszyscy. Bardzo mi miło, że jesteście i że chcieliście poświęcić swój wieczór, abyśmy się spotkali. Ulubiony zapach. Ciężko jest mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o perfumy, to bardziej świeże i cytrusowe zapachy. Czyli drogie panie, jakbyście chciały Danielowi jakiś prezencik tutaj, to wszystko to cytrusowe. To teraz poproszę Karolina. O. Czy lubisz święta? Za co? Tak czy nie? Lubię święta. I można spędzić czas z rodziną. Chociaż teraz tak średnio, bo pracuję, więc... Święta? A do której? Od której? Od... Spadnę do ciebie z Mazur... Nie z Mazur, tylko nie z Gielogiem. Dobrze, zapraszam. No to teraz Magda. Wymarzone wakacje. No to ja nie jestem skupkowana, jestem pracownina, więc moje wymarzone wakacje to po prostu 2 miesiące głębokiej lawy przy komputerze grając w LOLa i opatrzając filmy. Co? League of Legends. Tak. Natasza. Słodko czy słono? Na co prędzej się skusisz? No to generalnie ja mam obsesję na punkcie soli i jak idę na przykład, jak jeszcze jadłam McDonald's, bo teraz nie mogę, to zawsze brałam dodatkową sól, bo było dla mnie niesłone. Gdyby nie fakt, że teraz jestem na diecie i nie mogę jeść słodyczy, to pewnie bym wybrała słodkie, ale z racji tego wybiorę słodkie. Okej. Zuza. Nie mam pytanie. Lubisz kosmetyki, jakie najbardziej? Albo ci marki, czy bardziej? To jest tak otwarte pytanie, że możesz popłynąć. Bardzo dobrze, że jest marki. No tak, no to zadaliśmy pytanie. Takie twoje najbardziej ulubione. Czy tam najbardziej na czasie? To może za dziurę się do kat też mam słabość. Widziałaś mój filmik o bazie? Wiesz co to jest? To jest taki... Naprawdę używałam w życiu swoim wiele baz. To jest baza też nie do zdarcia. W różowym była... Natalia. Ulubiona piosenka. I tam zapomniałam dopisać zanuć. A cappella. To ja polecę w klimacie grudniowym. Chyba wszyscy znamy, tak? No to teraz... Z drugiej strony sali. Weronika. Tutaj. Bo jeszcze jest jedna Weronika, wiem, pamiętam. W mojej szafie mam za dużo, no to myślę, że butów. Butów? Tak. Okej. Okay. No to może Julia. Cechiła. Ulubiona kreskówka dziecięca. To bardzo pytanie, żeby nie było. Dziękuję. Czy niedawno to dzieciństwo było, więc pamiętam, że nie byłoby trudno wymyślić. Mogę się... Dawaj. Akty Nemi, Świat Według Ludzi, Strachu. Mhm. I Skubidu. Jak? Skubidu. Skubidu. Chcesz coś dodać, kochanie, bo to było twoje pytanie? Ja mogę tylko dodać to, że cały czas oglądam kreskówki i bardzo się z tego cieszę. Jaka jest twoja ulubiona? Co teraz oglądasz? Teraz Ligę Sprawiedliwości. Ale z kreskówek? Tak. Z kreskówka? Jest. Tak? Tak. Superman, Batman, Flash, wszyscy razem. A to ja lubię złe bohaterów, ale to film. Okej. Bo komiksy. Tu powiem wam, że my z Bartkiem się bardzo różnimy. Bo tak, ja nie lubię kreskówek, nie lubię gier komputerowych, nie lubię wrestlingu. Jak w ogóle patrzę, jak on ogląda wrestling, to ja po prostu... No.
kiedyś się żarliśmy o to, nie? To była jedyny temat, który kłótnie były o to. Ale bilety dostał. Tak, i nawet poszłam z nim, a potem mi się coś śniło po nocach. Nie to, że tacy fajni panowie. Nie o to chodziło. Teraz może Weronika. Jak myślisz, co nas łączy? No na pewno miłość do kosmosu. Ha! Elodia! No to na pewno. I taka radość w nas życia. Wydaje mi się, że też i tak nie przejmowali się głupotami. Super. Dobra, Ania. Ulubiona książka. Nie potrafię wybrać jednej. Ogólnie lubię czytać książki. Na przykład lubię Stephena Kinga. Lubię Chmielewską. Bardzo lubię. To mnie mama zaraziła, bo ma po prostu wszystkie możliwe książki chmielewskie, jakie tylko wydała. Nie wiem, to może powiem to. It. Bo ostatnio byłam na tym w kinie i książkę też bardzo lubię i film mi się bardzo podobał, więc niech będzie. Okej. Super, dzięki. Napisz mi potem ciekawe tytuły przez Facebooka, czy maila. Ale Kinga i Chmielewskiej czy ogólnie? Bo ja też biografię lubię. Wszystko, co uważasz, że powinnam przeczytać. Dobra, dobra. Pamiętasz, kto ci został jeszcze? Nie, Ada była? Nie była Ada. Kawa czy herbata, jaka? Zdecydowanie kawa, śpię po 3 godziny dziennie, także kawa. Czarna. A czego 3 godziny? Nie mam czasu. Jestem przeklamowany. Mi w ogóle nie spać. Jestem cały czas montujesz? Siedzisz i montujesz? No teraz u mnie się uczę. Ale montować też znajduję na ten czas. Kawa czarna bez cukru. To tak, Natalia. Ulubione miejsce w Warszawie. Myślę, że jest to Starówka. Okej. Okay. Ma teraz akurat święta choinka. Myślę, że to jest Starówka. Dobra, była Julia, więc teraz Kasia. Dobrze. Ulubiony film, który polecam. Jest to, myślę, że Prawdziwe Piękno. Jak? Prawdziwe Piękno. Okay. Jest to taki film dość wzruszający, taki zadający do refleksji. Można płakać przy nim? Tak, ale to jest bardziej taki smutny film, bo opowiada o bardzo bogatych ludziach, którzy sobie zdają sprawę, że wszystkie te piękne rzeczy to nie zliczą się aż tak. Okej. Okay. To musimy odpalić go w tym filmie. Ja się nie oglądałam. Film, który cię określa. Jestem osobą wrażliwą i strasznie niecierpliwą. Nie lubię na coś czekać, nawet jak idę na pociąg, to chodzę w ostatniej chwili, bo każda minuta wstania i czekania na cokolwiek mnie irytuje. Kto jeszcze został? Była czekaj, ja wiem kto. A nie wiesz kto? A nie Monika. Masza jeszcze kogoś. Ulubiona kawa, łamana na herbata. Także ja lubię to i to, więc jeśli chodzi o kawę i jeśli mogę to pod kawę podciągnąć, to jest matcha latte. Powiedzmy, że jest to kawa. A jeśli chodzi o herbatę, to lubię to wszystkie herbaty z Jojutii. Jakie? Jojutii. Co to jest? Wiesz co, to są herbaty organiczne z zdrowym, że tak powiem, składem. Aha. Same zioła, ja na przykład strasznie nie lubię czarnej herbaty. O. A jeśli piję herbatę, no to tam czerwona, zielona, więc są tego typu rzeczy. No ale tam jest na przykład cynamon, imbir, lukrecja, co tam jest jeszcze? No, zioła po prostu. O czym marzysz? Myślę, że to dosyć osobiste pytanie, ale jest marzę o kilku rzeczach. Marzę o tym, aby wreszcie udało mi się kupić moje wymarzone mieszkanie. Marzę o podróży w Tajlandii, także żeby wreszcie się zrealizowała. Chyba przede wszystkim marzę o tym, aby ludzie się szanowali nawzajem, tak? I nie pluli tak jadem sobie w twarz, no bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Także myślę, że te trzy takie rzeczy, o których teraz tak marzę. Ania była, Zuza, Weronika, Alicja byłaś? Nie. To Alicja, proszę. Najlepszy sylwester w moim życiu. Więc myślę, że chyba to będzie sylwester sprzed 2 lat. Więc przyjaciółką nie miałyśmy w ogóle żadnych planów. Do ostatniej chwili w sumie przez sylwester też nie dałyśmy nic zrobić.
i chodziłyśmy po prostu po mieście, od jednego miejsca do drugiego. I dzięki temu przekroczyły się bardzo dużo miejsc, a na Facebooku wyglądowało się na to, że widok. No i naprawdę bardzo miło wspominam. Nie zmarzło? Zmarzło strasznie. I to była jedna z najgorszych decyzji, żeby chodzić w ogóle po mieście wtedy. Ale przez to było no, ciekawie, inaczej niż... Magicznie. A, skąd mi oczeru świadko gotowy? Czytać nie umiem. Kawę kupił. Bo ja wczoraj w Arkadii szukałam przez 2 godziny akcesoriów świątecznych, bo plan był taki, że wszystkie będziecie siedzieć w czapkach takich mikołajkowych i w ogóle jako wymietli po prostu ani jednego takiego akcesorium nie mogłam znaleźć, także Ksawy mi pomógł i dzisiaj biegał po Warszawie w poszukiwaniu poroża i krawata. Także no tak, Ksawerego robota. Jaki jest twój wymarzony prezent? Kosmetycznie czy nie kosmetycznie? Kosmetycznie, to marzy mi się z Kat Von D, najnowsza paleta cieni, taka gotycka, nie wiem czy... Ta witrażowa taka? Ta witrażowa. To tylko moja czwórka, no? Tak, po Jasne. Prostu tak mnie, tak choluję na nią, że byłam ją już macać chyba z 50 razy. Już jak panie mnie widzą w Arkadii, to już wiedzą po co idę. I za każdym razem prawie ją kupiłam. Ona już jest na stronie wyprzedana. No, wiem, ale jeszcze czasem w Arkadii można ją gdzieś tam złapać. Także ją mi się marzy, a nie kosmetycznie, ekspres do kawy, bo ja uwielbiam kawę i marzy mi się ekspres z DeLonghi, najlepszy wiem, który model. No, jakbyś chciał kochanie posłuchać, to mógł, wiesz? Chyba, wtedy nie będę mógł się wykazać. Chyba, że będzie mnie oglądał jakiś producent DeLonghi. Call me, baby. Czy masz listę rzeczy do zrobienia przed 30? Nie, nie mam. Aczkolwiek wiem, gdzie będę spędzać moją 30. 30 będę spędzać na Fuerteventura pod palmami. A jeżeli chodzi o listę, nie mam listy, choć mam listę, tak smutno teraz poleci trochę, mam listę rzeczy, które chciałabym zrobić przed śmiercią. No i odhaczam, ale ona jest długa. Jeszcze, bardzo długa. Zanim ją zrealizuję, to będziecie... Męczyć się ze mną trochę. Ta lista to jest taka trochę taka wish lista. Taka, że to co jest na tej liście to po kolei spełniam i idę do przodu, ale dopisuję dalej kolejne punkty. Na wypadek, gdyby się skończyła. Bo ja dość szybko spełniam marzenia. Także nie mam listy przed 30 i nie zrobię oprócz tej Fuerteventury. Następne. Twoje wymarzone święta to? Gdzie z kim? Jestem tradycjonalistką i zawsze z rodziną spędzam święta. To są wymarzone święta. Aczkolwiek chciałabym kiedyś mieć na tyle duże mieszkanie, żeby móc zrobić święta u siebie. Mieć inną choinkę i moją liczną rodzinę móc przyjąć. To jest moje ogromne marzenie. Najlepszy prezent, jaki skręcił ci Bartek? Siebie! To jest takie A tak materialnie? Jego pierwsze lata były trudne z prezentami. To prawda, przyznaję się bez bicia, że byłem fatalny w robieniu prezentów. Tak, pamiętam pierwszy prezent. Miś, różowa świnka. I kocyk, dalmatyńczyki. Ej,
Sorry, ale wykorzystywałaś ten kocyk dość długo. Dopóki nie kupiliśmy tego drugiego. Nie pokazywałam ci w ogóle sobie na Instagramie kocyk różowy. Wtedy jeszcze nie robiłaś na Instagramie. Tak, nie pracowałaś. No w sumie to jak praca. Ale ostatnio pociągnął się. Słucha moi prawni. Czy wszystkie rzeczy, które promujesz na swoim kanale i filmy nie są skonsolowane, jakie czerpiesz z tego korzyści? Dobre pytanie, więc jak rozumiem w ogóle temat skonsolowanych filmów? Takich, że jest ustalona kampania reklamowa, tak? Że oczekują ode mnie czegoś, jakaś firma czegoś oczekuje. Oczywiście nigdy się nie nagodzę na współpracę pod tytułem, że oczekują ode mnie takiej opinii. No, wtedy bardzo grzecznie dziękuję za taką współpracę. A zdarzają się takie firmy, które próbują. Więc jeżeli powiedzmy jakaś firma chce, żeby był konkretny makijaż, tak? Albo konkretne użycie czegoś w jakimś filmie, no to ja to uważam za współpracę. Nigdy nie było tak, żebym mówiła o czymś tylko dlatego, że to jest współpraca. Czy ja mam coś z tego? Satysfakcję, temat, bo ja generalnie lubię przyjmować rzeczy do testowania, no bo to jest zawsze temat, tak? To jest coś, co mogę, muszę zrobić filmik. Wiadomo, że zbankrutowałam, wiem, wszystko kupowała, także satysfakcja. Nigdy nie chciałabym i nigdy tak się nie stanie, żebym żyła z YouTube'a. Ja szanuję bardzo moje koleżanki, chłopaki, które żyją z YouTube'a. Ja nie widzę się, bo ja jak kiedyś postanowię zamknąć kanał, to nie chcę mieć takiej myśli, że nie będę miała z czego zapłacić za rachunek. Tak? Coś takiego. Zamierzasz kiedyś zamknąć kanał? Na razie nie. To dobrze. Nie widzę jeszcze takich powodów, ale no mówię, nie chcę być ograniczona. Nie chcę wiedzieć, że jeżeli kanału nie będzie, to ja nagle stracę swój świat finansowy, zawodowy, nie wiem. Dlatego jestem czynnie pracującą zawodową osobą, a kanał to jest moje hobby, mój sposób na rozwijanie się. Czy czujesz czasem żal, że nie możesz czegoś zrobić? PS, jest najlepiej. Ilaria? Nie czuję żalu. Wręcz uważam, że mogę zrobić więcej niż pełnosprawni ludzie. Bo się wyróżniam. Bo ludzie mnie oglądają w pierwszej chwili, dlatego, bo jest coś innego niż wszędzie. Potem zauważają, że nie tylko jestem niepełnosprawna. Ale nie mam żalu. Czasem mi tylko przykro, że na przykład, żeby wylecieć gdzieś, muszę po prostu robić milion procedur i stawać na rzęsach. Dobrze, że je mam spore. Żeby po prostu osiągnąć ten cel, nie? No, to jest tylko w takich sytuacjach. Jaka jest twoja ulubiona potrawa wigilijna? To jest moja trauma generalnie, bo ja na Wigilii prawie nie jem. Bo na Wigilii prawie wszystko jest z grzybami albo z grzyby ogólnie. A jestem uczulona na grzyby, pieczarki, wszelkie pochodne grzyby. Więc jedyne co wiem, to jakąś tam grzybę, sałatkę, bo lekka jest. Od pieroga po inne rzeczy. No, potrawy wigilijne są problemem. Ale w tym roku dostanie pierogi z serem, więc... Mikołaju, pora na prezenty. Broda nie taka, ale... Ale niedługo będzie siwa, także... O! O! Trafiłam w czuły punkt. We wish you a Merry Christmas. We wish...
bardzo i mam nadzieję, że niedługo się widzimy na kolejnym spotkaniu. Jeszcze raz bardzo dziękuję kawiarni Wake Up za przyjęcie, firmie Benefit za dary losu i wszystkim, którzy mi pomagali, żeby dzisiaj było tak fajnie, dziewczynom za to, że były i chłopakom, chłopakom też, a tych, których nie było, niech żałują, bo było zajebiste. Tak? Czy ktoś potwierdza? Także my się widzimy w kolejnym filmiku. Dajcie łapkę do góry, jeżeli wam się podobało. Jak nie, to też. Przynajmniej tak 15-18 łapek będzie do góry, będę wiedziała, że to są me i oni. Także my się widzimy w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!